Ponownie witam wszystkich serdecznie na stronie jw.org. W dzisiejszym nagraniu chciałbym zaprezentować kolejną księgę biblijną, czyli streszczenie kolejnej księgi biblijnej. Ostatnio był list do Galatów, po liście do Galatów mamy Efezjan. Więc schodzimy na sam dół strony, pomocy do studium Biblii, filmy wprowadzające w księgi biblijne i schodzimy daleko na dół. Mamy Ewangelię, mamy list do Koryntian, Galatów i wprowadzenie do listu do Efezjan. Zachęcam do odsłuchania. Mam nadzieję, że będzie on bardzo pomocny w przeanalizowaniu tej świętej księgi biblijnej. Wprowadzenie do listu do Efezjan. Apostoł Paweł po raz pierwszy przybył do Efezu prawdopodobnie w 52 roku naszej ery, podczas swojej drugiej podróży misjonarskiej. Towarzyszyli mu wtedy Akwilas i Pryscylla. Po krótkim pobycie w tym mieście, Paweł zostawił tam Akwilasa i Pryscyllę, żeby dalej głosili i nauczali. Wrócił tam w trakcie swojej trzeciej podróży misjonarskiej i pozostał w Efezie przez około 3 lata. W tym czasie gorliwie pełnił służbę i nawiązał bliskie relacje z tamtejszymi braćmi. Później, około 60 lub 61 roku, apostoł Paweł skierował do zboru w Efezie list. Napisał go z Rzymu, gdzie w areszcie oczekiwał na proces. List do Efezjan zawiera 6 rozdziałów. Rozdział pierwszy zwraca uwagę, że Bóg ustanowił system zarządzania lub sposób kierowania swoim domem. Dzięki temu zarówno osoby mające żyć w niebie, jak i te, które będą żyć na ziemi, za sprawą Chrystusa zostaną zjednoczone z Jehową. W rozdziale drugim apostoł porównuje prawo mojżeszowe do muru, który przez długi czas oddzielał Żydów od pogan. Ofiarna śmierć Jezusa sprawiła, że przymierze prawa przestało obowiązywać, czyli mur między tymi dwoma grupami został zburzony. W rozdziale trzecim Paweł wspomina o świętej tajemnicy o Chrystusie i wyjaśnia, że Bóg postanowił, żeby wśród stosunkowo nielicznej grupy osób mających panować z Chrystusem w niebie znaleźli się również nieżydzi. Czy o tym wiedziałeś? Efes słynął z okazałej świątyni bogini Artemidy. 19 rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że efescy rzemieślnicy obrabiający srebro czerpali znaczne zyski ze sprzedaży srebrnych świątyniek Artemidy. Podczas swojego około 3-letniego pobytu w Efezie Paweł wykazywał, że czczenie Boga za pomocą wizerunków jest złe. W rezultacie wielu Efezjan odrzuciło bałwochwalstwo i zaczęło wielbić Jehowę. To bardzo rozzłościło wytwórców i sprzedawców bożków, którzy wywołali rozruchy. W rozdziale czwartym Paweł pisze do Efezjan, że mają odrzucić starą osobowość, odpowiadającą ich poprzedniemu sposobowi postępowania, i włożyć na siebie nową osobowość, zgodną z wolą Jehowy. W rozdziale piątym Paweł zachęca Efezjan do przejawiania miłości. Ta miłość powinna być widoczna w rodzinach. Żonom radzi, żeby były podporządkowane swoim mężom, a mężom, żeby kochali swoje żony, tak jak Chrystus pokochał zbór. W rozdziale szóstym Paweł używa przykładu zbroi. Zachęca Efezjan, żeby nałożyli całą zbroję duchową. Pomoże im to zachować wierność mimo różnych przeciwności. Czytając list do Efezjan, zwróć uwagę. Dlaczego musimy włożyć na siebie nową osobowość zgodną z wolą Jehowy? Jak możemy nałożyć całą zbroję duchową? I jak Jehowa postanowił zjednoczyć Żydów i nieżydów, żeby panowali razem z Chrystusem w Królestwie?
Tak, jest to dość krótka księga, ale jakże treściwa. Wyjaśnia dobrze, czym jest to tak zwane nowonarodzenie, czyli przyjęcie nowej osobowości, porzucenie starych, złych nawyków, a przyjęcie nowych, dobrych, duchowych, czym jest zbroja duchowa, która pomoże nam się chronić przed złem. No i najważniejsza część, rodzina, czyli miłość żony do męża i troska męża o rodzinę. Zachęcam do studiowania, do przeczytania tej księgi, do przeanalizowania, a na pewno będzie ona miała pozytywny wpływ na nasze życie. Tymczasem pozdrawiam, do usłyszenia.